Mi się bardzo to podoba. Zielone, piękne, różne rodzaje drzew, krzewów, można poczytać. Często pani przyjeżdża tutaj do ogrodu? Tu często, z dziećmi przychodziłam. Czasy, jak dzieci były małe, bo teraz tu już dorosły, ale też przychodzę, by pooglądać. Dwa tygodnie temu podjechaliśmy tutaj, ale po informacja, że od maja, więc postanowiliśmy, że jak tylko maj się zacznie, to tutaj zaczniemy ten taki sezon wiosenny obcowania z przyrodą. Myśmy tutaj z mężem mieli sesję fotograficzną ślubną naszą i tak postanowiliśmy tak co jakiś czas tutaj po prostu wracać, obcować z przyrodą, pokazać dzieciom gatunki roślin. Poza tym park jest bardzo dobrze zorganizowany też pod kątem właśnie rodzin. Jest bardzo dobrze zorganizowany plac zabaw. Dzieci się świetnie tutaj bawią i czują. Fajny plac zabaw, wata cukrowa jest. No i po prostu fajnie. Przyjeżdżamy tutaj co roku, oglądamy różne fazy kwitnienia roślin. Podoba nam się bardzo, że możemy sobie pochodzić tutaj za dosyć niską cenę, obejrzeć kwiaty, obejrzeć drzewa kwitnące. Jest tu bardzo ładnie. Cisza, spokój, właśnie zieleń, kwitnące kwiaty, duża przestrzeń, po której można pochodzić. Bardzo nam się to podoba. Mi się podoba tutaj to, że jest bardzo dużo kwiatów i tu ładnie pachnie i jest dużo cienia. Można sobie pochodzić tak spokojnie. Bywamy tutaj często i bardzo nam się podoba. Ja to jestem fanką tych ogrodów japońskich. Prześliczny jest ten ogród japoński. No poza tym cały ogród jest piękny.